To jest przede wszystkim folklor taneczny Podlasia. Wszystko, co tutaj zobaczyliśmy, to są przepiękne tańce i melodie i pieśni z naszego regionu. I tutaj przede wszystkim staraliśmy się przekazać widowni te emocje, te tradycje w formie takiej opracowanej, ale też w formie stylizowanej. I przygotowaliśmy tryptyk podlaski, który jest w trzech częściach. Jesień z zimą zobaczyliśmy i wiosnę, lato. I oczywiście jest to oplecione pewną fabułą, czyli jest tajemnica korobeczki. Korobeczka jest to kosz, jest to korobuszka, koroboczka, tak nazywano kosze na Podlasiu. One były plecione, bardzo rozwinięte było plecionkarstwo, dlatego tutaj przede wszystkim się zainspirowaliśmy tym tematem i można było zobaczyć tutaj różne koleje losów tej ludności tutaj nadburzańskiego, można powiedzieć, regionu naszego. Jest to przede wszystkim oparte o tradycje i tutaj przekazywane są pewne prawdy, które są charakterystyczne dla tego regionu. Natomiast oczywiście jest to folklor już opracowany, jest to folklor stylizowany też na scenie, dla potrzeb sceny. Natomiast no, oddajemy, to jest taki charakter bardzo teatralny widowiska, prawda? Nie jest to typowy folklor spod strzechy, typowy, piękny, tradycyjny, którym też się inspirujemy i który przekazujemy naszym studentom, naszej młodzieży. Natomiast dla potrzeb sceny staramy się zainspirować tym regionem jak najszerszą rzeszę publiczności i pokazać nowe przejawy tego folkloru. To jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i bardzo się cieszę, że moi studenci, którzy naprawdę bardzo ciężko pracują, chcą bawić się w ten folklor w pozytywnym tego słowa znaczeniu, chcą się nim inspirować, chcą go prowadzić w lekcjach wychowania fizycznego, bo mamy wielu nauczycieli przyszłych wychowania fizycznego i będą w przyszłości pedagogami, więc to jest piękne i charakterystyczne. Cali jesteśmy dźwiękiem, jesteśmy energią, jesteśmy zbudowani z wody, jesteśmy zbudowani z energii. To, co widzimy jako manifestację naszych ciał, tą fizyczną część naszej egzystencji, która jest swego rodzaju iluzją, bo nauczyliśmy się tak postrzegać świat. Cali jesteśmy muzyką i reagujemy na dźwięki, na wibracje, w związku z tym wszystko jest muzyką, a miałem wspaniałych muzyków, z którymi współpracowałem, którzy przelali i przenieśli do świata realnego te dźwięki, które ja zakląłem na partyturze. Tak, to jest muzyka, której jakby rdzeniem są oryginalne tematy ludowe,
dotyczące tego regionu, czyli jest to muzyka podlaska, jest to muzyka związana z Korobeczką. Jak sama nazwa wskazuje, ten temat Korobeczki stał się inspiracją do powstania tej suity. Natomiast, tak jak pan słyszał, ta muzyka już jest w formie bardzo mocno opracowanej. Może nawet uda nam się kiedyś ją przedstawić państwu w formie symfonicznej, bo w tej wersji i w takiej wizji, jaką z Marcinem tworzymy od wielu lat, aż się prosi, aby poszerzać aparat wykonawczy naprawdę do orkiestry symfonicznej. Bardziej idziemy w stronę muzyki ilustracyjnej, muzyki filmowej, muzyki narracyjnej. Zawsze wierzyłem, i to jest moje jakby credo, że muzyka musi być w stanie obronić się sama. Natomiast ta muzyka oczywiście powstała jako ilustracja do ruchu, do choreografii. Jest to niesamowita synergia połączenia ruchu i dźwięków, dlatego że jedno nie istnieje bez drugiego. Natomiast my z Marcinem współpracujemy już tyle lat, że rozumiemy się bez słów, czytamy sobie niemalże w myślach i ta współpraca owocuje właśnie takimi suitami. Korobeczka to jest bardzo piękny, liryczny temat, który stał się swego rodzaju leitmotivem, który przewijał się w tej suicie od początku do końca i stał się, myślę, takim tematem, który dla każdego z państwa będzie znaczył coś innego. Dla kogoś będą to wspomnienia z dzieciństwa, dla kogoś to będzie nostalgia, miłość, dla kogoś będą to rzeczy związane z przemijającym życiem. Ja myślę, że magia muzyki polega właśnie na tym, że każdy czyta ją po swojemu, przefiltrowuje ją przez własne doświadczenie, przefiltrowuje ją przez własne serce i to jest coś, co sprawiło, że ja wiele lat temu poświęciłem się pisaniu muzyki, dlatego że obraz muzyczny jest obrazem otwartym. To znaczy, że jeśli nie jest to muzyka programowa, gdzie narzucamy widzowi dokładnie naszą intencję, wtedy każdy z państwa może ją odbierać po swojemu. Będziemy starali się dalej rozwijać zespół, dalej iść w tym kierunku i mam nadzieję, że przed nami wiele wspaniałych kolejnych wyzwań. Podnieśliśmy poprzeczkę bardzo wysoko, rzeczywiście, ale sky is the limit, jak to mówią. W związku z tym nie powiedzieliśmy ostatniego słowa i będziemy starali się dalej państwa zaskakiwać. Zapraszamy na koncerty zespołu Pieśni i Tańca Podlasia.